Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfield i dzisiaj tak jak było obiecane... idziemy sobie zwiedzić te ruiny. Znaczy to nie wygląda na ruiny. To ja to tak nazywam ruiny, bo to ten kamień tak przedstawia, ale to wygląda mi na jakieś lądowisko. Porzucone gospodarstwo. O, jeszcze lepiej. Ja sobie wezmę ten granat. Szkoda tych min, no ale już za późno. No bo jak czasami chcę nacisnąć F, to mi się wciska G. No i rzucam wtedy jakieś minochy. Chociaż nie wiem, mina lepsza, bo od razu nie wybuchnie. Czy tu będą jakieś zagrożenia? Ciekawe, porzucone gospodarstwo. Ekliptyka tutaj na nas widzę. A gdzie? Sara? Żelazo. Znaczy ja sobie najpierw... O, ja sobie najpierw tak pozjedzam. Aż już? Chłodziarka. Steki. Dobra. Dobra, trzeba zmienić broń. No tak się, kolego, chowasz. Kurde. Sara? Nie widzę, skąd oni strzelają. Tam. Kurde, była gdzieś... Dobra, mamy to. Ty! Ona tu, no wyjdź! Już? Nie, jeszcze żyjesz. Chyba już. Tam jest jeszcze jeden. Wyleczymy. Wyleczymy się. No chłopaki, do widzenia. Ktoś tu jeszcze z tej strony do mnie strzela. Tam jest jeszcze jakiś gnojek mały. Nie, chyba go nie ma. Gdzie my tu kogoś mamy? Tam widzę kogoś, tylko nie widzę twojego życia, bo jesteś za daleko. Tutaj jest jakiś... A chyba Sara go wykończyła, dobra. Jesteście strasznie daleko. Ja to bym sobie do was poszła trochę bliżej. Przyczaiła się jeszcze. Aha, tu mi nie dadzą przejść. Kurczę, wiecie co, skradanie w tej grze nawet mogłoby być przyjemne i fajne. Aż mnie trochę korci. Idzie. Małe. Dobra. Wiecie co, my to zrobimy po prostu tak po mojemu. Tylko niech ja was znajdę. Nie możesz tam wejść? O. Cyfry, gwiazdostrzał może nie. Czy jakieś butle z gazem stoją, to może nie. Następny. Ziemniaczki. Gdzie ty jesteś? Strasznie rzuca mi myszką, jak strzelam. Wybaczcie. Plecak zabierzemy. A ja mogę być... Kurde, czy ja się wyładowałam na statku? Nie.
A, bo ja nie byłam na statku, dobra. Wszyscy? Sara, masz tam kogoś jeszcze? Niby coś tam się świeci na czerwono. Tam gdzieś. Ale ekran już nie jest czerwony. Więc patrząc na tą całą, kurczę, tutaj miejscówkę, nie wiem, gdzie zacząć, wiecie? To jest problem. Nie wiem, gdzie zacząć, to tutaj leży. Kielnia ogrodowa. Członek ekipy. Dobra. To może zacznijmy od tych takich tutaj o ogródków. No, prawda? Reminds me of some of the greenhouses back on Jemison. No, też mi się podoba, prawda? Laboratorium badawcze. Myślę, że nie mamy przy sobie surowców, ale nie zaszkodzi zerknąć i przeklikać. Bo a może, no właśnie, a może jednak coś tam znalazłam, jakiś chlebek. Tu jakieś jedno mięsko. No, jeszcze jedno czerwone mięso i będzie. Tu w produkcji nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. No już się nauczyliśmy, że jak nie ma żółtych kreseczek, to nie ma co nawet jakoś tego bardziej się w to wczytywać czy przeglądać. Okej. Okay. Chodźmy dalej. Aha, tylko że ja teraz... a jak na wejść? Bardzo trudne. Otwórzcie mi to. No tam jakiś kombinezon mega jest. O nie, wiecie co? No trzeba w otwieranie zamków. Chyba, że będzie tu gdzieś komputer, który te drzwi otworzy. To może na górze będzie. No bo poziomu raczej nie wbijemy, a zresztą ja muszę chyba jeszcze minigierkę kilka razy wygrać, żeby móc w ogóle odblokować kolejny poziom zamków. Kurczę, to jest duże. Cyfrych. Jest jakaś rura. Czyżby? Obwód. Nie wiem, czy to są rzeczy właśnie potrzebne do craftu, czy nie. Kredyty. Nie rozumiem tych nazw, one mają takie skróty głupie i coś tam kropka, coś tam kropka, coś tam kropka i tak naprawdę to człowiek nie jest w stanie zrozumieć nic kompletnie, co podniósł. Jogurt. Tutaj wzięliśmy sobie jakąś nową broń, ale my chyba mamy... Ten ma magazynek, jaki fajny. Aha, to był pistolet, topór, nie. I plecak. Ten plecak trochę waży, więc może go wyrzućmy. Te płytki niewiele ważą. No wszystko niby niewiele waży, ale trochę, wiecie... gramik do gramika i robi się kilogramik. wartość, to jest niby 900, ale ja wiem, że ona nie będzie tyle kosztować. A właśnie, ile my mamy w ogóle pieniędzy? Kredyty. 31 tysięcy. No kurczę... Daleko jeszcze nam do spłaty tego naszego domu, ale... Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. O, tu jakieś ciałko sobie leży. No trochę kredytów, wiesz, miał. Trochę kredytów, a tak to nic za bardzo. Puste opakowanie, puste butelki, tu wszystko wyżarli. A, tu są drzwi. Czy tutaj coś się... Taca, miska. Pojemnik. Przywraca zdrowie. To jest wszystko do gotowania. Czekaj, bo to jest też... Co to jest? W jakiejś grze... A nie, to może nie jest to. Ale teraz mi się przypomniało, że w... Jak ta gra się nazywała? Też się w kosmosie było, na takim statku i tam były takie potwory i taką pianką się strzelało. I ja w to grałam i to było takie świetne, że to przeszłam do samego końca, bo po prostu historia i sposób, w jaki się rozbudowało postać i ulepszało to wszystko. I tam była taka maszyna, gdzie się wyrzucało właśnie jakieś surowce i one wypadały w kostce jako sam surowiec. Znaczy wrzucały się rzeczy, a wypadały surowce w takich kosteczkach. Przecież mam na końcu języka już tę nazwę. Zaraz będę myśleć, to będę zbierać i będę myśleć jednocześnie.
Ja zawsze lecę alfabetem, jak sobie czegoś nie mogę przypomnieć. I jak wejdę na tą literkę, którą jest nazwa danego przedmiotu, to mi się nagle przypomina, czy tam przedmiotu, czy tam nie wiem. Myślę, dlatego jestem cicho. Prey! Haha! Wiedziałam, doszłam do P. Doszłam do P i był Prey. Tak. I to był Prey. Dałam wam też chwilę na zastanowienie, żebyście mogli sami się zastanowić, o co może mi chodzić. I tyle? Nic tu już ciekawego nie ma. W Preju. Nie wiem, właśnie Prey był taki kosmiczny bardzo, ale mi się podobał, ale z racji dlatego, że... A ty co tu robisz? Siada na krzesełku. Że w Preju tak naprawdę my byliśmy na statku kosmicznym, ale to wszystko działo się w środku i ten środek tego statku nie wyglądał, jakby to się działo w kosmosie. W ogóle dopiero później się zorientowaliśmy, że jesteśmy w kosmosie, tak swoją drogą. Znaczy, wybaczcie za spoilery, ale no większość tak już pewnie wie. Jak ktoś nie wie, to przepraszam. W każdym razie były tam takie momenty, gdzie trzeba było latać tam w przestrzeni trochę i te grawitacji nie było. No to tamte momenty mi się właśnie nie podobały. Tamte właśnie mi się nie podobały chwile, ale jak się biegało po tym wszystkim, te potwory i w ogóle, to mega, mega, bardzo fajna gra. Polecam, polecam. Szafka. Strój osadnika z kamizelką, 10 do zdrowia. A, darujemy sobie. Przewód 0. Przewód 0. I co to było? Ja muszę zobaczyć, co to jest ten przewód 0. Kurde, teraz który to był? Przewód 0. Mhm, taki po prostu sobie kabelek. No dobra. Wiem, że tu byłam, ale nie zaczynałam zwiedzania od tej strony, więc chciałabym teraz sobie... A, można gdzieś jakoś wejść? Dzień dobry. Manekin, otwórz? Ekwipunek. Nie mogę. Hełm ci dam, o, skalibrowany. Nie. No ma ten hełm, ale nie pokazuje na nim. To słabo. To słabiutko. Myślałam, że to będzie właśnie do tego namiotu, takiego jakiegoś, nie wiem. O, to chłodziło się do przyda na pewno. Środek przeciw coś tam. No i dobra. Chyba zwiedzone, tylko możemy w sumie spojrzeć na mapę? Tak, porzucone gospodarstwo zbadane. Ale boli mnie to, że nie może szybko podróżować? A gdzie jest ten znacznik? On gdzieś bliziutko był, o tutaj. Nie, a nie mogę tego zaznaczyć sobie. I hop. Mamy noc. Weźmy sobie może latarkę, żeby trochę łatwiej było zobaczyć co nieco. Co my tam mamy? Nieznane. Ale to mi wygląda jak... kurczę. Może to będzie ta cecha? Jak myślicie? Cecha planety? Ja bym te cechy jeszcze tylko, wiecie, znalazła. Chyba tędy szłam. Jak ją otworzyłam, to powinna być... A nie, nie. Taka cała niebieska, nie? Jak zeskanowany zwierzak, żebym więc nie podchodziła. Żelaza już nie zbieram. Iryt. O, to jeszcze sobie zbiorę. Mam wrażenie, że to może być przydatne w przyszłości. Uran może już nie. Żelazo. Tam mamy wodę. Tu mamy zwierzaki. W ogóle wiecie, jak nam ten... No nie mogę wziąć z F-ką wody. Dziwne. O, ciebie nie mam zeskanowanych. Robaczku. One przeważnie tak, no właśnie, są w grupkach gdzieś. Patrzcie, jak daleka możemy skanować. To jest mega.
Mamy dopiero jednego potworka zeskanowanego na 100%. Ale całą planetę do przeszukania. Wiesz, te planety nie są jakieś takie wielkie. Patrząc, ile ostatnio przebiegłam. Przebiegłam przez pół planety. Niezbadana cecha. Yeah, znaleźliśmy coś. A to tutaj jednak jest cecha. O kurde, a gdzie ona jest? Ale że niezbadana, ale to gdzie? Czekaj, tu jest potworek. Zaraz wrócę do tego, ale... Nie chcemy z nim walczyć. Chodź, chodź, Sara, chodź, chodź. Zostaw go, zostaw go. Wróćmy do tej cechy, którą trzeba tutaj znaleźć. Znaczy, nie, no muszę na skanerze lecieć. Niezbadana cecha. O, kupa gnoju? Jakiś w ogóle plecak. Kredyty, żel, benzyn, uran, nikiel. Kosmetyki 8, oh yes. Dobra, korzystamy z ciebie, moja droga, rozmawiaj. Wymieńmy się sprzętem. Mówisz? Just kidding. Oh, just kidding. Teraz tak, mój ekwipunek. Proszę. Teraz ten plecak. Minus 15 do odnoszonych obrażeń fizycznych od broni dystansowej. Minus 15% do odnoszonych obrażeń fizycznych od broni dystansowej? Okej. Okay. Nie, nasz jest zdecydowanie lepszy. Damy Sarze, żeby poniosła hełmy. Wtapianie się, to możemy je oddać. Ten też możemy oddać. Tylko, że dopiero pozbyliśmy się 5 kilo. Uuu. Sprzęt mechanika mi się bardzo podoba. W czym my chodzimy? My chodzimy w 5 do udźwigu. Kurczę. No ale... Damy to jej. Ten bardziej biały. Ten jest zielonkawo-niebieski. Ale ten ma fajną białą koszulkę. Dobra, ten ci damy, ten zaraz założymy. Masz, Sara, załóż. Nie chcę jej dawać zasobów, bo później zapomnę o nich. A od niej się na pewno nie biorą, jak się, nie? Jak się... O, masz drukowane te... Schowaj wszystkie zasoby. No dobra. Pojemnik. Pojemnik o nazwie Sara wypełniony. Dobra. Bye. Uważaj! Oh, now I've lost my appetite. Też bym straciła appetyt na kupie gnoju. Dobra, bo mamy tutaj w dalszym ciągu niezbadaną cechę, ale nie mam żadnego pojęcia, czego ja tu szukam. O, tu jest, ale aż 3 trzeba zeskanować. A to mi się aż tam pojawia. Może ten plecak odrzutowy by się jednak przydał, bo tak jakoś z góry lepiej widać. A to jest dopiero jeden. Zbita plątanina korzeni, włókien i innych biotycznych struktur tworzy bogate w składniki odżywcze skupisko magnezowe, które znajduje się na kanałach odchodzących w kierunku innych skupisk. Ja mogę jakoś coś zebrać z tego? Nie. Czyli szukamy takiego czegoś. O kurka. Uuu, jest i trzeci. Nawet tak długo mi to nie zeszło. Konsorcjum ekologiczne. Taką mamy cechę tej planety. Jedną z dwóch, tak swoją drogą.
A, skończył mi się. Pomożemy ci. A, on tutaj już sobie... Aha. Ale przynajmniej zebraliśmy. O, mówisz, że to się może zepsuć? Lepiej nie. Tutaj gdzieś widziałam kubkę znowu, jak się rozglądałam, ale mówię, nie biegnę do niej, bo była bardzo daleko, tylko gdzieś tam ją ledwo namierzyłam. A teraz już ją zgubiłam, a tam w sumie dobre rzeczy w tych kubkach były. Znaczy w tej jednej, którą do tej pory udało się znaleźć. O, o, o! To chyba była nawet tamta? Możliwe. A nie, to jest ta, co już była, ale... Ach, bo ona jest... No, ja myślałam, że ona będzie cała niebieska, jak już z niej wyjmiemy rzeczy. Co to za cheaty? Dobra, lecimy na nieznane chyba w tamtym kierunku teraz. Niezbadana cecha ekologiczna! Boję się tu wejść, bo mam wrażenie, że to co? A nie. Jakoś tak tu bardzo nieprzyjemnie. Nie wiem, co są za różowe gluty. Nasza postać ma duży problem właśnie z wchodzeniem pod takie ściany. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Jak ona nie chce skakać w ogóle mi. Dobra, to jest jakieś wyjście. Okej. Wąsy przenikają powietrze i glebę w poszukiwaniu substancji odżywczych. Następnie przekazują dane do kolonii mikrobów. O kurczę. Skażenie mikrobami, środowisko. I co, to źle? Rozumiem, że do tej wody nie mogę wchodzić. Mamy to. Co to było? Świadoma kolonia co? Świadoma kolonia mikrobów. I kupa gnoju, idziemy. Tak, wiem, dobrze, już sobie idziemy od tych mikrobów, cokolwiek to jest. To teraz jak sobie otworzymy mapkę i pójdziemy... Jeszcze raz. Sorry. O właśnie. Tu mamy teraz wszystkie zasoby, które ta planeta nam oferuje. Flora, fauna, przeciętna, atmosfera, umiarkowana temperatura, grawitacja, typ skalisty. No w sumie trochę. Zbadano 81%, no bo brakuje nam tych zwierząt. Świadome kolonii mikrobów i konsorcjum ekologiczne. A swoją drogą, jeżeli mamy questy, to chyba to było w... tutaj. Ugotowane morza, burze słoneczne, osmalony ekosystem. Dobra, nic takich rzeczy. Czekaj, bo tabulator... Czasami tabulatorem się wychodzi, czasami się nie wychodzi. Przyzwyczajenie się do tego menu jest bardzo trudne. Do sterowania. O, a czy mamy tego kwiatka? Mamy. Kupa gnoju. Kupa śmiechu. Co my tu mamy? Kredyty, AMP, Smart. Membrany, których poszukujemy, proszę bardzo. Chlor. A teraz ja bym chciała zobaczyć, jak te membrany wyglądają. Aha. Membrana to jest po prostu folia aluminiowa, tak? Jakiś kawałek materiału, który omijałam. Dobra. Okej. Okay. No to teraz tak, możemy latać po tej planecie i szukać tych zwierząt, ale to jest sześć zwierzaków do zeskanowania, nie do zeskanowania, sześć zwierzaków do odkrycia. No w sumie pięć, bo tutaj myślę, że już nam się uda teraz tego jednego tutaj. O właśnie. Jak to poziomy lecą, jak to expy lecą, dopiero co niedawno 9 byliśmy, halo, halo! Elegancko! Ja muszę coraz więcej, kurczę, to skanowanie, wiesz, nie wiem czemu. W No Man's Sky na przykład bardzo mi się podobało to skanowanie, to odkrywanie tej flory, tej fauny, te informacje o tych wszystkich roślinkach, o tych zwierzętach, nie wiem czemu. Po prostu jakieś to było takie przyjemne do odkrywania i tu mam tak samo. Te skanowanie, to odkrywanie tych zwierząt, nawet ich nazwy. Dla mnie to jest tak przyjemne, to jest najprzyjemniejsza część gry, to bieganie po tych planetach właśnie i... Ach. Cieszę się, że spróbowałam to zagrać, mimo moich uprzedzeń, jeżeli chodzi o science fiction i statki kosmiczne. To naprawdę cieszę się, że zagrałam, bo jest tutaj bardzo mało takich rzeczy, których ja nie lubię.
co wiem, że bardzo zasmuca osoby, które liczyły jednak na takiego prawdziwego kosmicznego, kurczę, science fajensa. No ale wszystkich się nie zadowoli, o tak. Widzicie, tu macie taki typowy przykład. Ja jestem mega zadowolona, a inne osoby są bardzo zawiedzione tą grą. Dobra, ale to nie będziemy biegać po tej planszy, po tej wyspie, po tej planecie i szukać jeszcze tych zwierząt. Tak chciałam jeszcze, wiecie, przez minutkę pobiegać, bo może akurat bym się natknęła na kogoś, ale widzę, że nie. Ewentualnie byśmy musieli polecieć gdzieś na inny koniec. Bo gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest jakaś placówka przemysłowa. A gdzie my jesteśmy? Znajdź mnie. No tak, ja jestem... Aha, bo jestem tym znaczkiem takim. Czyli ja jestem tutaj. Tak? Jest taki mały kawałek od naszego domu? Nie, gdzie ja jestem? Interesuje mnie, gdzie jestem na planecie. Czy te placówki właśnie są jakoś mega od siebie odsunięte, czy ja jestem taki mały kawałek? A co z tą wodą tutaj? To trzeba będzie jakoś, nie wiem, przelecieć przez to? No nie wiem. Teraz tak. Co my mamy tutaj za planetę? Czekaj, bo ja chciałabym zobaczyć, co ty masz za... Europe Glin. A my Glin potrzebujemy. Wiecie co, ja bym sobie poleciała. Czy Ankankę... Anankę? Anankę? Anankę ma stać się celem podróży. No myślę, że tak. Jak to będzie wyglądało? Nie muszę nawet zwracać na statek? O, komunikacja. Mamy jakiegoś questa, ktoś wzywa pomoc. No gdzie to jest? Pokaż to. Na Aurea. Aurea, co tu? No dobra. A to ta obok tutaj. No dobra, możemy na nią skoczyć. Może będą mieli sklep? Chociaż tam wszędzie, gdzie są chyba sklepy, to też skanują, zanim się wyląduje na planecie. A my mamy kontrabandę. Farma Lopezów. Skanuj. Cztery cechy. Cztery cechy do odkrycia. Wyląduj. Umiejętność botanika daje szansę na znalezienie rzadszych organicznych. Mam nadzieję, że to nie jest pułapka. A nawet jak jest, to sobie poradzimy. Na razie wstań. Bo chciałabym zobaczyć, jak my tu stoimy. Aha, 400. 400 na 450. To chyba 50 jeszcze możemy wrzucić. Zasoby. No właśnie. 79 na 190, to już jest lepiej. Ej, dobrze. Sara, bo ty też masz trochę moich rzeczy. No dzień dobry. I'm not afraid to use this to defend my home and my family. But you sure as hell don't look like any spacer I've seen before. Dawana przez ciebie wiadomość brzmi, jakbyś miał problemy. Odłóż te sprawy, jeśli nie chcesz oberwać, to ty wysłałeś wezwanie z prośbą o pomoc. No pierwsze. So let me get this straight. You heard a distress call and you flew all the way down here. What are you, some sort of priest or good Samaritan? I didn't know people like you were real. No. But I got a heap load of problems. And I'm willing to pay my share for the help. O, widzicie jak fajnie. Nagroda brzmi jak nieco dodatek, ale po prostu chcę ci pomóc. Nigdy nie gardzę z dodatkowymi kredytami. Couldn't we all, right? Used to be four families that list helped set up stakes in this system. We rarely saw eye to eye in the best of times. And believe me, true, these ain't the best of times. Spacer started raiding and it's been getting worse. Only a matter of time before they end us all. Unless you're willing to help some hard-working, pig-headed settlers out. Odrzuty to plaga. A...
Powiesz mi coś więcej o Lun? The League of Independent Settlers. Good meaning fools happy to set colonists up in independent space. The promise is freedom. True freedom. If you can fend off all the spacers and pirates, the settled systems can throw at you. Mhm. No, ja myślę, że odrzut to plaga, to musimy no powiedzieć. The spacers have taken out the family's list satellites. So we can't even talk to each other. Isolate and eliminate, a classic tale. You fix the Lopez satellite and I'll open a secure channel and we can sync up and get the lay of the land. And then get all of our satellites operational. Przygotuj wynagrodzenie. Napraw satelity. No dobra, no wiadomo, jak nie będziemy pytać, nie będziemy zadawać głupich pytań, chociaż ja wiem, że głupie pytania nie istnieją, bo istnieją tylko głupie odpowiedzi. Ale czas przygotuj wynagrodzenie. Absolutely. I mean, don't expect much. Look around. Not exactly swimming in resources here. Nie nadgryziona kanapka wystarczy. Good luck. Kolego, naprawdę. Ja nie jestem wymagająca, ale bierzemy pierwszy widok pierwszoosobowy, bo taki zamulony ten trzecioosobowy widok jest strasznie. Co my tu mamy? Na pewno mamy jakieś... Jak tu wygląda z grawitacją? No niestety. Nie polatamy. Mamy... No mamy iryt, który... Chyba przed chwilą zresztą zbieraliśmy, więc... Więc okej, okay, więcej nie zbieram, ale mam tutaj właśnie jakieś skrzynki, coś widziałam, że tu leży, kredyty. Tu mam jakieś żarełko. Miarka się przebrała. Pakiet do przekąszenia, chunks, zestaw. Dobra, mam nadzieję, że się nie pogniewa, że mu to zabieramy. Gdzieś tu widziałam jakąś, o właśnie. Wodę widziałam na przykład. Nie, to miedź jest, miedź czy woda? To jest woda. Nie będziemy tej wody zbierać, bo mamy jej chyba wystarczająco. Tu mamy miedź. CU. Podoba mi się, że wiecie, z tej gry można się też wiele nauczyć. Benzen. Ale to już zbieraliśmy przed chwilą. Bardzo miedziane podłoże, ale miedzi chyba nie zbieraliśmy. A miedzie, wiecie, miedzie. Miedź dobra na kabelki. Będzie. Tam mamy jeszcze argon do przeskanowania. Tam mamy placówkę nieodkrytą. Miałam iść naprawić satelitę, nie? Gdzie ta satelita jest? A ja muszę gdzieś polecieć w ogóle, żeby to naprawić. Ja myślałam, że to na tej planecie. Kurczę, chyba się nie wsłuchałam w to, co on powiedział. To, no, czekajcie, bo tu coś było. Czy mi się wydawało? O właśnie. Vanad. Okej. Okay. Tam też jest vanad? Nie, tam jest jeszcze coś innego. Okej. Okay. Uran? Ach, to woda. Tam coś widzę niebieskie. Nie, zmieniło się na zielone. Było niebieskie, ale zmieniło się na zielone. Albo w moich oczach się to zmieniło. Dobra, jeszcze kawałeczek miedzi. Tu mamy miedź. Okej. Okay. No jak już jesteśmy... Na tej planecie to szkoda by było odlecieć bez zwiedzenia przynajmniej jakiejś jednej fajnej miejscówki, nie? Więc tak sobie myślę, że może zajdziemy tutaj. Zaczniemy od góry. W ogóle cztery cechy ma ta planeta, kurczę. Ciekawe, czy by było trudno to wszystko znaleźć. Ja bym chętnie pochodziła i poszukała. To też jest miedziane. Gdzie to jest wejście, poprosimy? Bo tu domyślam się, że będą przeciwnicy. Sara, suń tułaczek, bo ja tam... Opuszczona stacja przekaźnikowa. Jak opuszczona na bank, są tutaj...
przeciwnicy. Ale to my im wyjdziemy naprzeciw. O, my sobie otworzymy wejście. Tak, to ja. Pirat, bandyta. Wow. Sara, przez ścianę to tak nie wiem, czy uda ci się ich cokolwiek im zrobić. Ale możesz próbować. O, nie ma ich. Uciekli? Panowie. Ej, on ma 16 poziom. A mój granat? Ktoś padł. Czekaj, no poczekaj, bo ja muszę zacząć od początku tutaj zwiedzać. You take me down, no na pewno. Pomidory. Się granatami tam będą przerzucać. A ja sobie pozbieram masło na przykład. Loser. Dobra, możemy sobie zwiedzać. A jeszcze zostało ich trochę, ale to pewnie zaraz przyjdą. Co my tu mamy? Bierzemy. Możemy używać tych? Konsoli? Nie. To jest komponent. Zawór reaktywny. Dobrze. 75 kredytów? Nie, dziękuję. To idziemy dalej. Może... trudne. A właśnie, bo my mamy... mamy punkt do wydania. Trening siłowy, skradanie się, wolność... zdrowie... tolerancja na ból, gimnastyka... rozprzestrzenie energii... W sumie tutaj jeszcze jeden punkt gdzieś wpakujemy, no ale ja chciałam w trening siłowy wpakować w sumie na maksa. Ta perswazja, no nie mieliśmy okazji za bardzo. Pozyskiwanie więcej kredytów przy przeszukiwaniu pojemników to też jest... Im wcześniej to weźmiemy, tym lepiej. Broni, no to tak naprawdę jeszcze sobie nie wybrałam najlepszej, no bo to zależy od sytuacji. No czasami tak jak teraz mamy blisko przeciwnika, czasami widzieliście, że potrzebna jest snajperka, no bo ciężko by było do niej... Znaczy no można by było zawsze pobiec, ale... pozwala zabrać więcej niepospolitych. Właśnie nie wiem, czy ja ten craft bym chciała pójść. Tutaj mamy geologię odblokowaną. Egzotyczne zasoby ze złóż. Dobra, bierzemy to. Myślę, że... No i później trzeba będzie w schaku 5 zamków. No właśnie, jeszcze jeden zamek, żeby to odblokować. Ktoś tu widzę, że marudzi. Find anything useful? Dyrektywa, kredyty... Oni tam marudzą sobie, nie wiem, do kogo oni gadają. Taśma. Wezmę tę taśmę. Zobaczymy, czy ona będzie potrzebna tam. Dawaj te bułeczki, czy tam co to jest. Dobra. Gdzie wy sobie strzelacie, kochani? I teraz możemy iść w dół, albo możemy iść na... Okej. No to pójdziemy najpierw na górę. Wygląda mi na jakiś taki ala magazyn, czy co to jest? Śrubokręt. No to chodź, no to zakończymy to, tylko musisz tu przyjść, bo... jestem trochę zajęta. Pyk, pyk.
Dobra, no właśnie, i tu już jest wyjście, nie? Na zewnątrz. O, tu kredyty jeszcze były. Dobra, ale tutaj gdzieś była jeszcze... Dobra, to chyba wszystko. Chodźmy zobaczyć sobie... Właśnie nie widziałam tej skrzynki. No to jest ten środkowy poziom, tak? Ona chyba tutaj przed chwilą walczyła z tym... z tym kolesiem, bo go tu chyba nie było wcześniej. Filtrujący tlen, hełm, skafandra, ochrony, ZK. Rzadkie. 3000 kredytów, o kurcze! No to ładnie, 3000 kredytów to jest elegancko. Zanim pójdziemy na dół, to może zwiedźmy sobie poboczne pomieszczenia. Cały czas gdzieś jest jeden ziomek, który się do nas dostać nie może. Gruszka. Masło. Trochę kredytów. Czapkę mamy. Dobra. Okej. Amunicję bierzemy. Wszystko ładnie, zostaje zwiedzone. O, pokonałaś tego ostatniego? Wkurzał cię, mówisz? To jest jakiś taki magazynek, w sumie kibel... Nie, to chyba kibelek jest. Dobra. No i jeszcze zostaje nam na dół. Kawusia, pięknie. Pojemnik na sztuce. To taka bardziej... Aha, widzę, że to kafeteria taka. Ła, pieniążki. Coraz więcej zaczynamy zarabiać tych pieniążków. 105 kredytów za czunksy? Nie. Pokaż, co oni tu w lodówce mają. O. Stacja do gotowania? Możemy w końcu destylowaną wodę zrobić. No to zróbmy. 5 niech będzie. Przywraca 3 punkty zdrowia i 2% zdobytych dość... Na expa, chociaż czekaj, a zrób na razie jedno. Bo tu... To też. Tylko tutaj potrzebujemy membrany, które zużyłam. Z perłami tapioki. Dobra, może być to. Niechaj będzie. To jednak trzeba te przepisy na jedzenie i picie sobie odblokować więcej, bo one dają bonusy do expa. Znaczy teraz ich nie będę używać, ale ogólnie w przyszłości myślę, że... No kurde! Przestań rzucać! Cały czas chcę mapę otworzyć i... Kończy się to jak się kończy. Nara! Wy jesteście gdzieś wyżej. Czekaj, muszę... Skąd wy do mnie strzelacie? To jest Sara. Tak? Chodź Sara, jeszcze jednak wracamy. Musimy wejść na górę, chodź zobaczymy. Tutaj gdzieś jakaś śluza może będzie. Albo jeszcze lepiej, pójdziemy na samą górę. Ja widzę, że Sara się tam dobrze z nimi bawi jednak z tamtej strony, tylko... Ona mi wszystkich wybija. Może nie wszystkich, ale widzę, że już jednego pokonała. I ja nie wiem później, gdzie oni padają. I mój drop przepada. No pięknie, żeś mnie powitał. Sara, gdzie ty jesteś? Halo?
Ona jest gdzieś pod nami chyba. No nie wiem. Może gdyby nie było grawitacji, to byśmy poskakali wyżej, ale... Tu jest ten jeden. O! Weźmiemy sobie śliwkę. To rozumiem, że mamy zwiedzoną fabrykę. Tak, zbadaną. Napraw... No ale to gdzie tam mam naprawić te satelity? Ach, w kosmosie. Tak? Nie skalista pustynia. O właśnie, bo to jest tak w powietrzu. Czyli po prostu ustal kurs? Nie, statek. Jak mam właśnie statek? G. Na statek. Huch. Odlatujemy. Ale dobrze. Myślę, że tą misję zrobimy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I widzimy się w następnym. Bye!